Witać tak licznie zebranych Państwa na wernisażu plenerowej wystawy Biblia, bestseller wszechczasów. Wystawa plenerowa w przestrzeni publicznej, czyli otwarta dla wszystkich. Dlatego serdecznie zachęcam i mówię teraz zarówno do tych stojących bliżej, jak i nieco dalej, dołączajcie do nas. Dołączajcie do nas. Mogę zagwarantować, że dzisiaj na plenerowej mapie Krakowa plac Ojca Studzińskiego to najcieplejsze miejsce. Naprawdę, tutaj temperatura odczuwalna jest przynajmniej 10 stopni wyższa niż idąc dalej ulicą Grodzką czy Świętego Idziego, nie wspominając o wejście na wieczne wzgórze wawelskie. Dlatego serdecznie zapraszamy również do punktu informacji, który jest dla Państwa otwarty. Moi drodzy, jest mi niezmiernie miło poinformować, że patronat medialny nad wystawą objęły portal lovekrakow.pl, wydawnictwo i magazyn Znaki Czasu, jak również telewizja Hope Channel. Partnerów instytucjonalnych i merytorycznych jest znacznie więcej, ale o tym może za chwilę. Organizatorem wystawy i wernisażu jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który w tym roku obchodzi swoje stulecie istnienia w Krakowie. Ale o tym więcej opowie i powita naszych znamienitych gości pastor Marek Rakowski, sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Brawa! Szanowni Państwo, skoro jak usłyszeliśmy przed chwilą, mamy taki ciepły dzisiaj dzień, to chciałbym wszystkich zgromadzonych tutaj na tym pięknym placu bardzo, bardzo gorąco przywitać. Nasze serca dzisiaj również są gorące, bowiem Biblia, ta cudowna księga ksiąg, ma swoją wystawę w samym centrum królewskiego miasta Krakowa. U podnóża Wawelu, gdzie wciąż i tak długo Zygmunta bije dzwon. Nasza wystawa nie jest przeznaczona dla koneserów. Nie ma również charakteru stricte teologicznego. Adresatami są zwykli zjadacze chleba, zwykli ludzie, którzy mają jakąś ogólną, być może, wiedzę o Piśmie Świętym, być może przeczytali jakiś tekst, a być może jeszcze nie mieli takiej okazji. I właśnie ta wystawa pomoże dowiedzieć się czegoś więcej o tej szczególnej księdze. Na 18 tablicach, które widzicie tutaj Państwo, dwustronnych, możecie zobaczyć, jaki szeroki zakres tematyczny posiada ta księga. Jest fenomenem. Fenomenem, który dotyka praktycznie każdej sfery naszego życia. Ale nade wszystko, i to jest widoczne w centrum tej wystawy, gdzie możemy zauważyć ten krzyż, nade wszystko Biblia przedstawia postać Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana, który w postaci ludzkiej przyszedł do ludzi, przebywał wśród ludzi i nadal pragnie być obecny wśród nas. I właśnie ta wystawa, ponieważ
My również chcemy być z nimi, chcemy naśladować Jezusa Chrystusa, chcemy być Jego naśladowcami. Ta wystawa jest ostatnim punktem obchodów jubileuszu stulecia adwentyzmu w Krakowie, który przebiegał pod hasłem Adwentyści dla Krakowa. Przez cały ten rok, rok trudny, bo rok pandemiczny, rok kryzysowy, odbyło się wiele imprez, ale właśnie może dlatego tak wiele spotkań mieliśmy tutaj właśnie w plenerze na wolnym, świeżym krakowskim powietrzu. Bardzo się z tego cieszymy i jesteśmy za to Bogu wdzięczni. Ale, drodzy Państwo, nasze serca biją dzisiaj dla Jezusa, ale również dla tego miasta, dla Krakowa, cudownego miasta, przepięknego miasta, historycznego miasta wielu kultur i wielu tradycji. Miasta, w którym mogliśmy jako chrześcijanie żyć, pracować i wykonywać naszą misję dla mieszkańców miasta. Dlatego chciałbym dzisiaj w imieniu zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego serdecznie podziękować wszystkim krakowskim adwentystom, bo przecież bez waszej determinacji nie doszłoby do otwarcia tej wystawy, jak również do przeprowadzenia różnych innych spotkań i imprez, takich jak sadzenie drzewek przy błoniach, organizacji nabożeństwa retro, a także wielu innych imprez wcześniej, wieloletniej działalności charytatywnej, współpracy z Bankiem Żywności, czy prowadzenia słynnych kursów odwykowych odpalenia tytoniu. Ta działalność została doceniona, zauważona i 25 września, nie tak dawno, w naszej siedzibie przy ulicy Lubelskiej 25 podczas nabożeństwa jubileuszowego otrzymaliśmy szczególne odznaczenie, złoty medal województwa małopolskiego, krzyż małopolski w uznaniu działalności społecznej, wieloletniej działalności społecznej krakowskich adwentystów. Jestem dumny również z tego, że w tym samym dniu mogliśmy jeden ze skwerów krakowskich nazwać imieniem Michała Beliny Czechowskiego, pierwszego adwentystycznego misjonarza w Europie. Celebrowaliśmy tę uroczystość wspólnie z prezydentem miasta, panem profesorem Jackiem Majchrowskim. I drodzy zgromadzeni, również dzisiaj, w tym miejscu, kiedy otwieramy wystawę poświęconą księdze, bez której nie byłoby nas tutaj, pragnę serdecznie przywitać przedstawicieli władz miasta, województwa, Towarzystwa Biblijnego, które jest jednym z patronów tej wystawy, duchownych różnych wyznań, przedstawicielkę Fundacji Polistrefa. No i nade wszystko, drodzy Państwo, chciałbym powitać Was, krakowianie i turyści, bo przecież ta wystawa jest właśnie dla Was. Brawa! Jest z nami Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Nadmienię, że prezydent miasta objął patronatem całe obchody stulecia adwentyzmu w Krakowie, których elementem jest dzisiejsze otwarcie wystawy. Zapraszam, obiecałem, że będzie ciepło, więc oklaski należne dla pana dyrektora. Dzień dobry Państwu. Ja obiecałem dyrektorowi Danielowi Cichemu, że przywiozę słońce z Gdańska i tak się właśnie stało. Witam bardzo serdecznie, witam księdza pastora, księdza Infuata, Dariusza Rasia. Witam wszystkich serdecznie. Drodzy Państwo, kiedy w roku 2000 Kraków obchodził ten szczególny tytuł Europejskiego Miasta Kultury, obchodził go pod hasłem
myśl, duchowość, twórczość, ale też obchodził go pod hasłem miasta siedmiu religii i siedmiu tradycji. I wśród tych siedmiu religii i siedmiu tradycji również adwentyści dnia siódmego mieli swój ważny wkład. To był mniej więcej ten czas, kiedy powstawały również prace nad ekumenicznym przekładem Pisma Świętego, zainicjowane gdzieś w Niemczech, ale właśnie w 2001 roku przekład Nowego Testamentu. To był niezwykły czas. Dzisiaj wracamy do źródeł tej duchowości Krakowa na wiele różnych sposobów i myślę, i bardzo chciałem za to podziękować, że zaufała nam wspólnota, żeby tutaj właśnie zlokalizować tę wystawę o Biblii. Dlaczego tutaj? No bo jesteśmy u stóp Wawelu, a Wawel to dla Biblii dość szczególne miejsce. Dość powiedzieć, że najważniejsze, najstarsze przekłady Biblii związane są właśnie z tym gniazdem królów, władzy duchowej, ale także tym sanktuarium naszych symboli narodowych, naszej tożsamości. Przekłady Biblii związane z tym właśnie miejscem można by wymieniać i one są tutaj wymienione na tej wystawie i bardzo za to dziękuję, za tą szczególną mapę, która pozwala nam się po Krakowie poruszać. I Biblia Królowej Zofii, najstarszy zabytek rękopiśmienny, i Jakuba Wójka i jego miejsce wiecznego spoczynku w kościele świętej Barbary nieopodal, zaangażowanie benedyktynów, przekład Wulgaty, prawda, i Biblii tysiąclecia, wreszcie nieopodal mieszkający Czesław Miłosz i jego przekład między innymi Ewangelii świętego Marka czy Apokalipsy. Tutaj też na Wawelu rozbrzmiewały psalmy Gomułki w przekładzie Jana Kochanowskiego, więc spotykają się te wszystkie tropy kulturowe potwierdzające, że Biblia nie jest tylko i wyłącznie źródłem naszej wiary, ale jest też kluczem do zrozumienia naszej cywilizacji, naszych wartości, naszego miasta, naszej kultury, naszego języka, piękna tego wszystkiego, co tworzyliśmy przez wieki. Ja chciałbym też podziękować w imieniu prezydenta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego, za to wszystko, co adwentyści Dnia Siódmego przez to stulecie waszej obecności w Krakowie czyniliście dobrego dla tego miasta. I w obszarze promocji zdrowia, i w obszarze edukacji, i w obszarze działań proekologicznych, których tak pięknym symbolem było to wspólne sadzenie krzewów i nazwanie właśnie skweru imieniem wybitnego działacza i misjonarza waszego kościoła. Ale też to wszystko, co się dzieje w kulturze i ta wspaniała wystawa, o której tutaj w kuluarach rozmawialiśmy, że ma taki niesamowity, uniwersalistyczny wymiar edukacyjny, to jest też dowód na to, jak Biblia nas wszystkich łączy. I niech nas łączy, a Państwu życzę wspaniałych obchodów tego jubileuszu, życzę rozwoju waszej wspólnoty, waszej parafii i życzę wiele satysfakcji, zaangażowanie społeczne, kulturalne, również przyrodnicze. Dziękuję za ten oddech świeżego powietrza księdzu pastorowi naszego miasta. Dziękuję serdecznie. Panie pełnomocniku, jeszcze raz z tego miejsca proszę pozwolić, że podziękuję w imieniu nas wszystkich, w imieniu adwentystów w Krakowie za pomoc nie tylko przy organizacji tej wystawy, ale całorocznych obchodów naszego jubileuszu. Pana postawa, Pana otwarcie jest dla nas szczerym dowodem na to, że żyjemy w mieście wyjątkowym i dziękujemy za szerzenie idei tolerancji i za otwartość dla wszystkich mniejszości, dla wszystkich mieszkańców, w tym mniejszości. Za to bardzo, bardzo dziękujemy i tak jak obiecałem, gorące miejsce, gorące oklaski dla Pana Piaskowskiego, pełnomocnika prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Wielkie oklaski. Miasto jest gospodarzem tego miejsca, tego placu. Jest nim również województwo małopolskie. Równie ciepło przywitajmy panią Joannę Florkiewicz-Kamieniarczyk, dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Witam.
witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja reprezentuję dzisiaj, mam ten wielki zaszczyt reprezentować wojewoda małopolskiego Łukasza Kmitę, który skierował do Państwa krótki list. Serdecznie dziękuję za skierowane do mnie zaproszenie na oficjalne otwarcie wystawy Biblia – bestseller wszechczasów. Obiektywne przeszkody uniemożliwiły mi osobisty udział w tym wydarzeniu. Tym niemniej za pośrednictwem tego listu zapewniam o swojej życzliwości wobec Rady i Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, a także wszystkich wiernych tego związku wyznaniowego. Biblia jest niezwykłą księgą. Dla wielu spośród nas, niezależnie od wyznania i światopoglądu, zawarte w niej treści są wyznacznikiem na życiowych drogach. To wspaniałe dzieło przynosi nam odpowiedź na fundamentalne pytania, które nas nurtują. W efekcie możemy na nowo odkryć ogromne znaczenie uniwersalnych wartości – prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju. Otwierana dziś wystawa o Biblii jako bestsellerze wszechczasów wpisuje się w obchody stulecia działalności adwentystów w Krakowie. Z tej okazji proszę przyjąć szczere podziękowania za każdy gest dobra i serdeczności wobec Krakowian. Niech ten wspaniały jubileusz inspiruje Państwa do umacniania wierności w dalszej, pełnej oddania służbie. Z wyrazami szacunku, Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. Kraków to miasto wielu kultur. Kraków to miasto wielu kościołów. I nic dziwnego, że przy okazji wystawy o Biblii nie brakuje specjalistów od Biblii, czyli teologów, duchownych, przedstawicieli różnych wyznań. Serdecznie witamy i poprosimy o skierowanie słów pozdrowień Jego Ekscelencję księdza infułata doktora Dariusza Rasia z Bazyliki Mariackiej w Krakowie. No, bardzo dziękuję za zaproszenie. To rzeczywiście tak jest. Biblia jest bestsellerem wieków i bestsellerem w ogóle całej historii. Chcę powiedzieć tylko to, że przyczyna, z jakiej tutaj się znalazłem, to pewnie żywy kontakt też ze wspólnotą adwentystów, ale to nie jest moja parafia. Co ja tu robię, tak? Ktoś by zapytał. Popatrzcie, tu jest granica między parafią królewską, wawelską i parafią świętego, wszystkich świętych. Mieszczącą się dzisiaj w kościele świętego Piotra i Pawła. Więc ja tutaj robię. Otóż, w 1599 roku mój parafianin Jakub Wujek, jezuita, przetłumaczył Biblię z Wulgaty, z łaciny, na język polski. I premiera, prezentacja Biblii w języku polskim miała właśnie miejsce w tym pięknym mieście, w parafii mariackiej. Tutaj działo się to. Zresztą Jakub Wujek jest pochowany w kościele świętej Barbary, tuż obok kościoła mariackiego. Tam można go odwiedzić i powiedzieć no, dziękuję. Po pierwsze, to chciałbym powiedzieć, a dowiedziałem się tego między innymi z tej wystawy. O! Druga rzecz to w Krakowie znane są przepiękne historie mieszczan krakowskich. Jedna z nich mnie urzekła. Roman Brandstetter, wielki pisarz krakowski, pochodzenia żydowskiego, katolik. On opisuje pożegnanie z dziadkiem. Dziadek, wydaje mi się, że wyznania mojżeszowego, wręczył mu Biblię. I powiedział tak, kochaj ją bardziej niż matkę i ojca. I tam jest wielki jego monolog. Dlaczego kochać Biblię bardziej niż mamę i tatę? Tak sobie kiedyś pomyślałem, ale Roman Brandstetter o tym mówi. Nie byłoby mnie, gdyby nie Biblia, bo rodzice tą Biblię czytali, rodzice tak mnie wychowali. Rodzice pewnie chcieli mnie też dlatego, że Bóg tak przykazał. I jest coś w tym, że wielka mądrość jest w Słowie Bożym. Prośmy Boga o to, aby to Słowo Boże nami wszystkimi kierowało w relacjach nie tylko tych ekumenicznych, ale tych codziennych. Prośmy o to Boga dzisiaj. Dziękuję.
kontynuując te piękne słowa wdzięczności, dziękujemy. Dziękujemy Instytucji Kultury Willi Decjusza za wsparcie techniczne. Kolejnymi partnerami wystawy jest Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna imienia Michała Beliny Czechowskiego. Chyba to imię już dzisiaj padło tutaj. Korespondencyjna Szkoła Biblijna, portale internetowe życiemasens.pl oraz bibliainfo.pl i wreszcie organizacja absolutnie wyjątkowa, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Organizacja, która dla popularyzacji Biblii w naszym kraju zrobiła chyba więcej niż ktokolwiek inny, ale o tym opowie nam dyrektorka Towarzystwa Biblijnego w Polsce, pani Iga Zalisz, która do stołecznego królewskiego miasta Krakowa przyjechała ze stołecznego miasta Warszawy dzisiaj. Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie, że mogę tutaj z Państwem dzisiaj być. Otwarcie wystawy plenerowej o Biblii dla nas w Towarzystwie Biblijnym zawsze jest bardzo ważnym wydarzeniem. Dlatego, że nie tylko jest to wystawa o Biblii, ale przede wszystkim plenerowa wystawa umożliwia zapoznanie się z tymi treściami każdemu, kto często przypadkiem przechodzi ulicą i nawet sobie nie zdaje sprawy, że będzie miał taką możliwość. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest nie tylko jednym z 11 kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego, ale jest przede wszystkim kościołem, który wspiera Towarzystwo w działalności i w inicjatywach czynnie od wielu lat. A Towarzystwo Biblijne jest troszeczkę starsze od Kościoła Adwentystów. Powstało w 1816 roku w Warszawie, natomiast od początku swojej działalności obejmowało cały teren Polski ze swoimi działaniami, które skupiają się na tłumaczeniu, wydawaniu i rozpowszechnianiu Biblii. I pragniemy, aby ta Biblia była zawsze w języku współczesnym ludziom, dla których ją wydajemy. Dlatego z inicjatywy 11 kościołów członkowskich Towarzystwa, w tym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, na początku lat 90. XX wieku powstała inicjatywa przekładu ekumenicznego na współczesny język polski. Przekład ten ukazał się w 2017 roku i dzisiaj też będziemy mieli możliwość wysłuchania jednego fragmentu w tym przekładzie. Ja bym chciała bardzo serdecznie podziękować za 100 lat działalności Kościoła Adwentystów, życzyć owocnych kolejnych, nie 100 lat, a kolejnych stuleci, życzyć wielu Bożych błogosławieństw. Serdecznie dziękujemy. Brawa. Proszę zostać na miejscu, ponieważ nastąpi teraz chwila wyjątkowa. Chyba najbardziej znany fragment tego bestselleru wszechczasów, o którym tyle dzisiaj mówimy, zostanie przeczytany w 20 przekładach, tłumaczeniach, nie tylko na język polski, i interpretacjach. A zatem posłuchajmy, a zaczniemy od jednego z najnowszych wydań Pisma Świętego, Biblii Ekumenicznej. Ewangelia według świętego Jana, 3 rozdział, wersety od 16 do 17. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał Syna na świat, aby świat osądził, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Czas na przekład w języku greckim, w którym zapisany był oryginał owego tekstu. Kutos gar agapesan, ho teos ton kosmon, hoste ton hion, ton monogenen edoken, finapato pistoene auton me apoletai, ae hedzo aionion. Język łaciński z prezentowanej na naszej wystawie Wulgaty. In hoc cognovimus caritatem Dei quoniam ille animam suam pro nobis posuit, et nos debemus pro fratris animas ponere.
przekład z języków oryginalnych na język niemiecki, dokonany przez Marcina Lutra w 1522 roku. Denn also Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Biblia Tyndala, pierwsze tłumaczenie na język angielski z XVI wieku. For God so loveth the world, yet he hath given his only Son, that none that believe in him should perish, but should have everlasting life. Biblia w języku ukraińskim. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто в нього вірить, не згинув, але мав життя вічне. Przekład rosyjski Pisma Świętego. Бог ведь так полюбил этот мир, що пожертвував Сином своїм єдинственним, щоб всякий, хто вірить в нього, не погиб, но обрел жизнь вечную. Przenosimy się na południe, Biblia po włosku. Dio il fatto ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenico affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Przekład w języku hiszpańskim. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. I język kreolski używany na Jamajce. Kajesi, God loved the world so much that he gave up in one day to get by a picnic. So anybody who trusting in him not go dead, but could live forever. Kajesi, God needs sending by a picnic in the world for right after people them. In other words, no, God sent him to save them. Crème de la crème, czyli język francuski. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Biblia po norwesku. For so hate har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ham evig liv. Biblia v języku portugalskim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Prezentowana na wystawie Biblia w tłumaczeniu związanego z Krakowem, to już wiemy, księdza Jakuba Wójka. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Najsłynniejszy polski przekład, Biblia Tysiąclecia. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przekład na gwarę górali skalno-podhalańskich w tłumaczeniu Marii Matejowej Torbiasz z Zakopanego. Pytam was, posłuchajcie, będę cytować Ewangelię podług świętego Jona. Bo tak Bóg umiłował świat, ze Syna swojego jednorodzonego dołu, co by kozdy w to w niebo wiez nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, co by potępił świat, ino po to, co by świat był bez niego zbawiony. Wszyscy czekaliśmy na ten przekład. Teraz nowoczesne wydanie Biblii dla młodzieży, czyli tak zwana czytanka ziomka Janka. Bo Bóg tak pokochał świat, że dał swojego ukochanego jedynaka, żeby każdy, kto w niego uwierzy, nie umarł, ale żył wiecznie.
Biblia Warszawska, wydana jakżeby inaczej przez Towarzystwo Biblijne. Po jej przeczytaniu pastor Dariusz Lazar, który jest organizatorem tego zgromadzenia publicznego, skieruje do nas kilka słów. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Drodzy Państwo, bez wątpienia Pismo Święte jest księgą niezwykłą. Analiza tego, jak księga ta powstawała, tego, jak niezwykle zbieżne są pierwotne manuskrypty, do których mamy dostęp z aktualnymi przekładami Biblii. Historia tego, jak w ogóle zbierano te księgi, listy razem. To wszystko jest niezwykłe, ale wszystko to ma swój cel. Analiza tego ma skłaniać każdego potencjalnego czytelnika Słowa Bożego do tego, żeby poważnie podszedł do treści, która w tym Słowie się znajduje. Chciałbym, żeby Państwo zauważyli, że tekst, który był wielokrotnie czytany przed momentem, nie jest najczęściej cytowanym tekstem Pisma Świętego dlatego, że najłatwiej go zapamiętać. Nie ma tam rymów, nie ma tam żadnych ilustracji, którą wyobraźnia łatwo skojarzyłaby ze słowami. Nie, nie. Ten tekst jest tak często cytowany dlatego, ponieważ w najkrótszej formie wyraża w zasadzie główny przekaz nauki Pisma Świętego. Dlatego wszyscy go cytują, dlatego wszyscy na niego się powołujemy. W zasadzie można byłoby powiedzieć, że w tej wypowiedzi znajdują się trzy główne myśli, co do których wszyscy byśmy się zgodzili. Otóż pierwsza z nich mówi, że istnieje Bóg. Oznacza to oczywiście, że na tym świecie, który jest dookoła nas i który widzimy, poza tym, co możemy zbadać, poza tym, co możemy określić, istnieje też pewna rzeczywistość, której nie jesteśmy w stanie opisać definicjami, które do tej pory stworzyliśmy. Istnieje Bóg, ale to jeszcze nie byłaby dobra nowina. Dlatego, że gdyby Bóg Biblii był takim Bogiem jak bogowie starożytnego Egiptu, bogowie rzymscy albo greccy, to mogłoby się okazać, że byłby kapryśny, byłby przekupny, że czasem robiłby rzeczy dobre, czasem robiłby rzeczy złe, a jednak Bóg Biblii jest inny i tekst, który czytaliśmy, mówi: albowiem tak pokochał świat. Druga informacja, której dowiadujemy się z tego tekstu, to ta myśl, która przekonuje nas, że coś jest nie tak, że jest pewien problem, z którym właśnie ten Bóg stara się sobie poradzić i problem ten opisany jest jako śmierć. Nie jest to niczym niezwykłym, każdy z nas niestety ma do czynienia ze śmiercią, każdy z nas widzi ją dookoła siebie i to jest problem, z którym według tego tekstu Bóg usiłuje poradzić sobie. Ale jest w tym oczywiście też dobra nowina, bo to oznacza, że ten problem ma swoje rozwiązanie i rzeczywiście według przekazu Pisma Świętego istnieje taka możliwość, by człowiek, który przywykł do obrazu śmierci, mógł żyć wiecznie. Co ogólnie wydaje się być niewyobrażalnie dobrą wiadomością, na tyle niewyobrażalną, że ciężko w nią wierzyć, a jednak Biblia przekonuje, że jest to faktem. I trzecia rzecz, trzecia informacja, która wynika z tego tekstu, to informacja o tym, iż jest pewien sposób, pewna droga, jak ów Bóg chce doprowadzić do tego, by ludzie mogli żyć. I Słowo Boże, które cytowaliśmy, przekonuje, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto tylko uwierzy, mógł żyć wiecznie, parafrazując już tą wypowiedź. W całej teologii sprowadza się to mniej więcej do tego, że każdy człowiek, kto żył na tym świecie łamiąc prawo, zasłużył na śmierć, ponieważ prawo, taki wyrok przekazuje każdemu jego przestępcy, ale Jezus, który żył nie łamiąc tego prawa, zasłużył na życie wieczne. Tylko że Jezus na koniec swojego życia został ukrzyżowany, czyli zapłacił karę, którą normalnie powinien płacić przestępca, tak, aby ten, kto żył życiem przestępstwa, mógł doświadczyć wiecznego życia. I podsumowując tę wypowiedź, drodzy Państwo, z Biblią to jest tak, że ona nadal ma coś do powiedzenia. Jest taka statystyka, z którą zapoznałem się w tym tygodniu, która mówi, że
młode osoby w przedziale wieku od 14 do 18 roku życia, 30% tych osób jest gotowa całkowicie zrezygnować z życia w kościele i w ogóle z funkcjonowania w środowisku chrześcijańskim. Nie wiem, czy da się zrezygnować z funkcjonowania w środowisku chrześcijańskim, jeśli żyje się w Polsce, ale no, jest to statystyka. I wydaje się, że często taka statystyka jest wynikiem nie tego, jaki obraz chrześcijaństwa przedstawia Biblia, ale tego, jaki obraz chrześcijaństwa przedstawiamy my. I musimy się uczciwie przyznać, że nie zawsze jest to najlepszy obraz chrześcijaństwa. I dlatego w tej całej idei rozpowszechniania Pisma Świętego, popularyzacji Biblii, wszystkie środowiska, które są w ten ruch zaangażowane, starają się skłonić czytelników do tego, żeby sięgając do Słowa Bożego, mogli zobaczyć, jak pierwotnie Bóg chciał, aby funkcjonowali chrześcijanie, aby żyli, jak powinni się nawzajem traktować, jak powinni wierzyć, w co powinni wierzyć. Stąd Biblia dzisiaj, nawet jeśli została napisana tak dawno temu, może być największym lekarstwem dla potrzeb całego chrześcijaństwa i całego świata, bo może pokazać, że to, czym bywamy rozczarowani, to nie jest tak naprawdę to, co Biblia chciała dać każdemu człowiekowi, ale raczej bywamy rozczarowani tym, co sami wytworzyliśmy i co nie jest przesłaniem Pisma, ale to byłaby niezwykle dobra nowina. O, jaka to byłaby dobra nowina, bo to by oznaczało, że każdy, kto doświadcza rozczarowania chrześcijaństwem, ma do odkrycia coś więcej. Ma do odkrycia coś nowego, coś głębszego. I to musiałoby być zawarte w tej niezwykłej księdze. Stąd nie mam do tego pewnie kompetencji, ale polecam wam tę księgę. Dziękujemy, pastorze. Wszyscy polecamy tę księgę. I odkrywanie tej księgi w taki piękny czas jak teraz, w przeddzień rozpoczęcia Adwentu. Odkrywajmy ją wszyscy na nowo. A pastor Dariusz Lazar będzie dla państwa dostępny w punkcie informacyjnym. Do niego też możecie się zgłosić, do punktu informacyjnego, nie do pastora, żeby odebrać obważanka i właśnie przekonać się, jak ten tekst Ewangelii według świętego Jana 3,16 brzmi w przekładzie dzisiejszej Biblii Gdańskiej. Bo właśnie taki egzemplarz wręczymy dzisiaj każdemu, kto zgłosi się do naszego punktu. Zatem serdecznie zapraszamy. Tymczasem dziękuję. Dziękuję za przybycie przedstawicielom województwa, miasta, Towarzystwa Biblijnego. Dziękujemy organizacjom pożytku publicznego, które były z nami, przedstawicielom Willi Decjusza. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy poświęcili tę chwilę, żeby uczestniczyć w naszym wernisażu. Proponuję jeszcze, żeby po zakończeniu, po ostatnim utworze muzycznym, który usłyszymy, gra nam dzisiaj Bogdan Szajkowski, bardzo dziękujemy, ustawić się do wspólnej pamiątkowej fotografii. No właśnie, moi drodzy, czas na ściągnięcie rękawiczek. Jeżeli macie rękawiczki, to dobrze słyszycie, ściągnijcie je, rozgrzejcie swoje dłonie, ponieważ nastała ta chwila, na którą długo, długo czekaliśmy. Moi szanowni państwo, uwaga, do 31 stycznia 2022 roku czynna będzie wystawa Biblia, bestseller wszechczasów, którą niniejszym otwieramy. Wielkie, wielkie brawa.